Kochani, bardzo wam dziękuję. Chciałem podziękować organizatorom też za zaproszenie. Myślę, że to jest taki inspirujący czas również dla mnie, dla osoby, która usługuje dzisiaj tutaj na tym miejscu. Jest to inspirujący czas, dlatego że mogę zobaczyć pewną pracę i pewien obszar życia tutaj tej społeczności, życia misji Nowej Nadziei, życia zborów i tej służby, dla której najważniejsze osoby to jesteście wy, dla których ludzie są cenni. I dzisiaj tak dużo zabiegamy o środki. Dzisiaj tak dużo zabiegamy o to, żeby mieć lepszy telefon. Dzisiaj tak dużo zabiegamy o to, żeby mieć lepszy telewizor. Dzisiaj tak dużo zabiegamy o to, żeby mieć lepsze ubranie. A tak naprawdę powinniśmy zabiegać o ludzi. Zabiegać o duszę. To jest najważniejsze. Ubrania nie weźmiesz do nieba. Telewizora i komórki nie weźmiesz do nieba. A więc jaki skarb weźmiesz ze sobą do nieba? To są te wszystkie osoby, którym głosiłeś Ewangelię. Już rozmawialiśmy wcześniej, wyobrażam to sobie, jak niektórzy z was wchodzą do nieba, tam tłumy z daleka po imieniu poznają was i chodź zagraj, zaśpiewaj, chodź, przypomnijmy sobie, jak było dobrze. Dziękuję ci za to, że nie ominąłeś mnie w tym autobusie, że nie ominąłeś mnie w tym rowie, że nie ominąłeś mnie w moim problemie, że podzieliłeś się tą Ewangelią. Wiecie, to jest niesamowite, ale musimy zdać sobie sprawę również z tego, że na dziesiątki osób, którym pomagamy, jest tak, że jest wiele osób, które tę pomoc odrzucają. Jest to czasami zniechęcające, ale nawet jeśli 100 osób odrzuci tą pomoc, a jedna przyjmie, to siła i energia, jaką daje ta jedna osoba, która przyjęła Chrystusa, wystarczy nam na całe życie. Wystarczy nam na całe życie. Jest to niesamowite. Jest to siła, która pomaga nam przetrwać. Pamiętam taki moment, w którym nie zawsze taki wygadany byłem. Zawsze byłem osobą, która lubiła towarzystwo. Zawsze byłem osobą, która lubiła mieć dużo przyjaciół wokół siebie. Zabiegałem o ich przyjaźń. Ale gdy nawróciłem się w szkole zawodowej, w połowie trzeciej klasy, zdałem sobie sprawę, że muszę tym ludziom, tym moim przyjaciołom z mojej klasy przekazać jakieś informacje, zostawić im jakąś wiedzę o Bogu, bo ja się nawróciłem. Ale jak miałem to uczynić, skoro jeszcze miesiąc wcześniej razem z nimi na imprezy chodziłem? Jeszcze miesiąc wcześniej razem z nimi różne inne rzeczy robiłem i to ja byłem prowodyrem, to ja byłem tym, który znajdował najlepsze okazje. Ja byłem tym, który ich zachęcał, nawet jak oni nie chcieli za bardzo, to ja potrafiłem na atmosferze troszeczkę pograć i powiedzieć, słuchajcie, idziemy, nie przejmuj się, idziemy. No i nie byłem w stanie za bardzo. Mówię, jak mam teraz to wszystko odmienić? Ale pomyślałem sobie, że nie muszę ja tego robić. Niech to zrobią ludzie ode mnie z kościoła, a ja załatwię wszystko technicznie, a oni niech przyjdą i mówią. Więc takim jakimś sposobem lawirowałem troszeczkę z Panem Bogiem, troszeczkę ze swoim własnym strachem, troszeczkę z moją panią wychowawczynią, dyrektorką, jak to zrobić, żeby nie powiedzieć, a się odbyło. Więc udało się zorganizować taka drobna grupa uwielbienia z mojego kościoła. Grupa muzyczna przyjechała, zaśpiewała kilka pieśni, opowiedzieli świadectwo, a ja siedziałem za sprzętem i podgłaśniałem wszystko, żeby było dobrze. To była moja rola i to był mój udział w tym przedsięwzięciu. I wtedy Pan Bóg bardzo mocno mnie zawstydził. 6 osób z mojej klasy pojednało się z Bogiem tamtego dnia. Pół roku wcześniej mój kolega popełnił samobójstwo. Gdybym wcześniej poznał Boga, mógłbym był wcześniej o nim świadczyć. Być może chłopak by żył. Jeśli wydaje nam się, że mamy czas, jeśli wydaje nam się, że przyjdzie jeszcze moment, uwierzcie mi, tego momentu nie będzie i tego czasu nie mamy. Liczy się tu i teraz. Jesteście wy dzisiaj tutaj. Nie głosimy tym, których tutaj nie ma, głosimy tym, którzy są dzisiaj. I wy macie możliwość dzisiaj podjąć decyzję. Bardzo przeżyłem to. Gdybym mógł trochę wcześniej odpowiedzieć Bogu tak, może bym był wsparciem dla Niego. Może on też mógłby usłyszeć o Bogu i żyłby dzisiaj. Bóg mocno mnie zawstydził, bo ja z Nim walczyłem. Przez wiele miesięcy walczyłem z Nim w taki sposób. Panie Boże, będę należał do Ciebie, będę Ci służył, ale z ostatniej ławki w moim kościele i się nie czepiaj mojego życia.
No już dobra, niech ci będzie. Okej. Ale wiedziałem doskonale, że życie z Bogiem to nie jest kwestia ładnego uśmiechania się w niedzielę w kościele, ale to jest kwestia całego życia. Że jeśli pragniesz żyć dla Boga, twoje życie zmieni się na tyle, że będziesz musiał Mu służyć. Nie ma takiego życia dla Boga na zasadzie robię swoje, tylko że teraz robię to swoje z Bogiem. Albo pracujesz dla Niego, albo dla Niego nie pracujesz. Albo jesteś z Nim, albo jesteś przeciwko Niego. Nie ma pośrednich rzeczy. Ja doskonale o tym wiedziałem. Ja wiedziałem, że ja będę musiał moim znajomym powiedzieć o Bogu. Ja mówię, nie, to jeszcze nie. Ja wiedziałem, że ja nie będę mógł zostać niedzielnym chrześcijaninem, który sobie tam siedzi z tyłu w ławce i tak, no dobrze, o was się będę modlił, ale nie angażujcie mnie w nic więcej. I dlatego to powstrzymywało mnie przez wiele miesięcy, aby całkowicie pójść za Bogiem. Ja byłem gotów zgodzić się nawet na taką bierność, dobra, przestanę robić pewne rzeczy, ustatkuję się, tylko nic więcej. Ale Bóg pragnie od nas czegoś więcej. I chociaż dzisiaj może wydawać się to dziwne, bo jeszcze masz zespół odstawienia alkoholu, bo nie przespałeś dzisiejszej nocy, bo trzeźwiejesz, to Bóg chce dla ciebie czegoś więcej. Bóg ma plan dla twojego życia, nie tylko żebyś przeżył, ale byś żył dla Niego. Byś miał życie pełne ekscytujących przygód w Nim. Byś miał wpływ na innych ludzi, którzy są wokół ciebie. Chociaż dzisiaj może to ci się wydawać kosmos jakiś normalnie. O co chodzi? Ja jeszcze nie wytrzeźwiałem. Czego ty ode mnie chcesz? Już chcą ze mnie zrobić terapeutę. Uwierz mi, w Królestwie Bożym nie ma bezczynności. Nie ma siedzenia i grzania ławy. Ci macie świetne ławki, naprawdę. I jeszcze dodatkowo są one obłożone gąbeczką, jest nam tak przyjemnie i tak fajnie. Jest tak tam, tak miło. Wychowany byłem w czasach, w których młodsza osoba nie mogła usiąść, jeśli najpierw starsza osoba nie usiadła. Było to okazywaniem pewnego szacunku. A dzisiaj widzę masę zmanierowanych młodych ludzi, którzy mają ręce założone na piersi i sobie całe nabożeństwa po prostu siedzą i mają wszystko gdzieś. Dzisiaj widzę masę chrześcijan, którzy przychodzą do swojego kościoła i tylko zastanawiają się, jak zrobić, żeby było nam jeszcze bardziej komfortowo w tym kościele. Żebyśmy się jeszcze lepiej czuli. To znajdźmy sobie jakiś problem. Będziemy o nim rozmawiać, zajmiemy się nim, to będzie nasza pasja w życiu, a ludzie dookoła giną. Kościół, który nie jest nastawiony na cel, Kościół, który zatracił, minął się z celem, jakim jest zdobywanie dusz dla Jezusa Chrystusa, zajmuje się pierdołami. I mówię to z pełną premedytacją. I może to słowo nie przystoi w tym miejscu, ale czasami trzeba potrząsnąć pewnymi osobami i pewnymi zachowaniami. Ja wiem, że to nie do was. To nie nad publika. Ale coś mi mówi, że muszę to powiedzieć dzisiaj. Nie możesz żyć bez celu. Jeśli Kościół nie ma celu, zaczyna zajmować się sprawami wewnętrznymi. A jak zaczyna zajmować się sprawami wewnętrznymi, to się dzielą, to się kłócą, to jednym jest lepiej tu, drugim jest lepiej tam, trzecim inaczej, mijają lata i to wiecie, i to wszystko tak kiśnie. A później przychodzisz na nabożeństwo i widzisz te wszystkie uśmiechnięte twarze do ciebie i mówisz, no nie pasuje mi coś. Uśmiechają się do mnie, a ja czuję, że coś jest nie tak. Kościół, który jest nastawiony na cel, który nie chybił celu. Wiecie, co oznacza słowo grzech? Słówko hamartia. Grzech, hamartia. Wiecie, co znaczy? Minąć się z celem. Chybić celu. Ja jestem Kościołem. Wy jesteście Kościołem. I ja nie mówię tu o naszych pastorach, bo oni zasuwają. Ja nie mówię tu o naszych liderach, ja nie mówię tu o budynkach, ja nie mówię o strukturze takiego kościoła czy innego kościoła, ja mówię o ludziach, bo my jesteśmy kościołem. Ja mówię teraz do nas. Mówię sam do siebie. Głoszę to słowo również sam do siebie. Nastawiony na cel. Wielu z nas wie, że pragnie tego, co mówię. Pragnie przebudzenia w swoim życiu.
pragnie wyjść z sideł ciemności, o tym rozmawialiśmy, ale żeby umocnić to, co już zdobyliśmy do tej pory. Zobaczcie, modliliśmy się o zbawienie, modliliśmy się o uwolnienie, modliliśmy się o uzdrowienie, a teraz chciałbym, żebyśmy modlili się o to, aby Bóg zapieczętował to, co się dokonało już. Potrzebujemy tego. Ale żeby to było zapieczętowane, nie możemy być sami. A żeby nie być sami, potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy osoby Ducha Świętego. Potrzebujemy tego, czego potrzebowali również pierwsi uczniowie. Potrzebuję tego, co spowodowało, że przezwyciężyłem mój strach i mogłem zaprosić innych do mojej klasy. Potrzebuję Ducha Świętego, który będzie mną prowadził, który będzie mi przypominał słowa Jezusa Chrystusa, który cały czas przed moimi oczami będzie wyznaczał cel mojego istnienia i mojej służby tutaj na ziemi. Potrzebuję Ducha Świętego, który będzie przekonywał mnie o prawdzie, który będzie zamykał przede mną drzwi, do których nie mam wejść i będzie otwierał te, do których mam wejść. Potrzebuję Ducha Świętego, który będzie obdarzał mnie mądrością i wiedzą. Potrzebuję Ducha Świętego, który jest Bogiem Wszechmogącym, który ma moc uzdrowienia, aby moje słowa nie były czcze i próżne. Potrzebuję Ducha Świętego, aby dał mi siłę, abym nie wracał do grzechu. Potrzebuję Ducha Świętego, który przeprowadzi mnie przez trudne sytuacje w moim domu, w moim życiu, w moim zdrowiu, w mojej rodzinie. Potrzebuję Ducha Świętego do tego, aby normalnie funkcjonować. Potrzebuję Go, aby oddychać. Potrzebuję Go. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy kierowani, prowadzeni przez Ducha Świętego w miejsce Chrystusa. Słowo Boże mówi, poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał się. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Ale Bóg nie zostawił nas samych. To nie my jesteśmy Duchem Świętym. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. I będziecie świadczyć, i będziecie zaświadczać o tym, że to, co się dokonało, jest pewne, jest mocne, jest święte, jest prawdziwe, ma moc. I dlatego my w naszych kościołach, w naszym życiu potrzebujemy codzienności z Duchem Świętym. Słyszeliśmy wiele na temat Ducha Świętego. Rodzą się pragnienia, rodzą się pytania. Jak to jest z tym Duchem Świętym? Co to znaczy ten chrzest w Duchu Świętym? O co ci chodzi z tym Duchem Świętym? Kiedy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, powiedział, nie będziecie długo czekać. Czekajcie. I weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was. On będzie was pocieszał w moje miejsce. Za sprawą Ducha Świętego Pan Jezus jest tutaj teraz, w tej chwili z nami. I wiecie, ile oni czekali? Oni czekali 10 dni. W górnej izbie, gdzieś tam, wiecie, dość duże pomieszczenie musiało być, bo ich się tam 120 osób zmieściło z jakąś tam swobodą. Oczekiwali i nie wychodzili i nie opuszczali tego miejsca, póki Duch Święty nie stąpił. A w momencie, gdy stąpił, pierwsze co zrobili, to wyszli stamtąd. To jest niesamowite. Wiecie, ja obawiam się, że gdy Duch Święty nawiedzi nasz Kościół, Duch Święty nawiedzi mój zbór, mój Kościół, to ludzie zaraz mi z tego Kościoła wyjdą. Na ulicę. Dlaczego? Bo widzę analogię w Słowie Bożym. Było im dobrze w tej górnej izbie. Byli razem, mieli wspólne przeżycia, wspólną historię, wspólną tradycję. Modlili się jedną modlitwą, śpiewali jedną pieśń. Było im tak fajnie, było im tak dobrze. Te 10 dni to były takie dobre dni. Musiały być dobre, skoro nikt nie dał dyla stamtąd. Ale nie o to chodzi w Królestwie Bożym, nie o to chodzi w Kościele, to nie o to chodzi w naszym życiu. I kiedy Duch Święty stąpił na nich, pierwsze co zrobili, to opuścili miejsce swojego komfortu. Opuścili to miejsce bezpieczeństwa. Sami nie mogli nadziwić się tego, w jaki sposób zaczęli funkcjonować. Ten, który był zlękniony, ten, który chciał wrócić z powrotem do łowienia ryb, ten, który zaparł się Jezusa, a później 3 razy musiał mu powiedzieć, że go kocha, nagle wychodzi przed ludźmi ten, który... ledwo co mówił, staje przed ludźmi i wygłasza takie kazanie, że to nie był szok dla tych ludzi, co go słuchali. To był szok dla tych 119. Patrzą na niego, mówią, Piotr? To Piotr tak potrafi? Jak masz na imię? Głośno powiedz swoje imię. No śmiało, wszyscy razem, 3, 4. To wy tak potraficie? Każdy z was może być tym Piotrem.
który po zesłaniu Ducha Świętego wygłosił mowę, po której 3000 osób powiedziało, musimy poznać Jezusa. I dało się ochrzcić od razu, powiedziało, chcemy zmienić naszego życia, chcemy być jak Ty, chcemy być jak Jezus. Jeden dzień, jedna noc. Nie wiem, czy to była noc, to nie była noc, to był dzień. Ludzie normalnie zajmowali się swoimi sprawami, jakieś święto wtedy wypadało. Przyjechali ludzie z całego świata w tamto miejsce. I wtedy wychodzi Piotr i 120. W tym tłumie oni zniknęli. To była taka mała kropla. To był potężny tłum, tysiące osób. Tysiące osób na tym placu było zebranych. A oni wyszli nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co. Duch Święty dodaje siły Twoim słowom. Bez systemu nagłośnienia, bez takich fajnych mikrofonów, Piotr głosił tak, że 3000 osób, co najmniej 3000 go usłyszało. To jest niesamowite. To jest niesamowite, co Duch Święty może uczynić. Gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. Ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch poddawał. Co charakteryzuje człowieka, który został napełniony Duchem Świętym, który chodzi w Duchu Świętym? Co charakteryzuje taką osobę, przy której jest Bóg? Piotr jest dla nas przykładem, ale nie tylko Piotr. My jesteśmy tym przykładem. My, przy których Duch Święty jest. Chodzenie w Duchu Świętym jest zupełnie naturalną i realną rzeczą. Dzisiaj jest spór między różnymi frakcjami religijnymi na całym świecie, między różnymi kościołami. Czy chrzest w Duchu Świętym jest osobnym wydarzeniem? Czy jest to wydarzenie w momencie nawrócenia? Czy raczej ono występuje trochę później? Jak to jest z owocem Ducha Świętego? Jak to jest z darami Ducha Świętego? Ja myślę, że my wszyscy mówimy tym samym językiem, tylko każdy z nas na swoją stronę ciągnie. Kiedy człowiek nawraca się do Boga, to jeśli nie umiał zachować umiaru, to teraz zachowuje ten umiar. Jeśli nie był wstrzemięźliwy, to teraz jest wstrzemięźliwy. Jeśli był pijakiem, przestaje pić, nawraca się. Jeśli był kłamcą, przestaje kłamać, mówi prawdę. Amen. A więc owoc Ducha Świętego widzimy pierwszego dnia, gdy się nawrócił. Więc nie można mówić, że Duch Święty nie miał żadnego udziału. Ja nie nawróciłem się do 1/3 Boga, ja nawróciłem się do Boga. Do pełni tego, kim On jest, chociaż nie wiem, nie rozumiem, nie poznaję, nie badam, nie znam jeszcze tych zależności, co ja mogę wiedzieć, a jednak wiem, że Bóg mnie zbawił. I to jest najważniejsza wiedza dla mnie. I to jest wiedza kluczowa dla mojego życia. A więc jeśli Bóg mnie zbawił, zaczął działać w moim życiu. Kto zaczął działać? Syn, który jest zbawieniem, zaczął działać. Ojciec, który jest tym, który wzbudził mnie do życia, zaczął działać. Kto jeszcze zaczął działać? Duch Święty, który zmienia moje życie. Kłamałem i mówię prawdę teraz. Upijałem się, a teraz jestem trzeźwy. Widać tą zmianę już od pierwszego dnia. Od pierwszego dnia widać tą zmianę. A jednak Słowo Boże zachęca nas do poszukiwania czegoś więcej. Mówi, to nie wszystko. Mówi, chłopaki, dziewczyny, to dobry początek. To dopiero pierwszy krok, całe życie przed wami jeszcze. Jeszcze zaskoczę was w taki sposób, że nawet nie śnicie. Już myślicie, że wiecie coś? To będę wam powiedzieć, nic nie wiecie. To jest Duch Święty, to jest Bóg, to jest niesamowite. A później przychodzi taki moment, w którym tak nabieramy poznania w Bogu, jesteśmy blisko Niego, modlimy się o Niego, że w którymś momencie przychodzi do naszego życia i ten nieograniczony Bóg w Duchu Świętym przychodzi do Twojego ograniczonego życia i Twoje życie nie daje sobie rady z tym. Nie daje sobie rady i co się zaczyna dziać? Dziwne rzeczy zaczynają się dziać. Jedni mówią w innych językach. Ktoś tam ma dar uzdrawiania, ktoś jeszcze inny zaczyna prorokować i zaczynamy mówić o 9 darach Ducha Świętego, które przez nasze ograniczone życie wylewa się, przez nasze ograniczone życie wylewa się nieograniczony Bóg, Duch Święty. To jest niesamowite, to jest w ogóle niepojęte.
Jak można, jak to zbadać, jak to zrobić? To jest tak, jak ja bym nalewał wodę teraz do tej szklanki. Ona ma pewną granicę, ona ma pewną objętość, tak jak nasze życie, zwykłe ludzkie ciało, ono ma pewną granicę, a jednak gdybym wlewał i wlewał i wlewał i wlewał, ta woda zacznie wypływać i rozlewać się w różny sposób. Kto jest w stanie przewidzieć, jak to będzie miało miejsce? Czy poleci w moją stronę, czy poleci w tamtą stronę, czy zmoczy tą kartkę, czy nie? W jaki będzie miała wpływ? A jeśli jakieś inne naczynia są obok, to czy z tego naczynia będzie można napełnić inne? A? Zaczynamy troszeczkę już rozjaśniać, zaczynamy rozumieć, kim jesteśmy i do czego zaczynamy być powołani, i chociaż jesteśmy nieograniczonym naczyniem, chociaż jesteśmy ograniczonym naczyniem, to nieograniczony Bóg może użyć to ograniczone naczynie, aby rozlać swoją miłość na innych. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Co charakteryzuje człowieka prowadzonego przez Ducha Świętego? Jest tym, który otwiera swoje usta, a nie milczy. Na pewno. Apostoł Piotr jest tego przykładem. Ja dzisiaj też mogę być tego przykładem. Wy jesteście tego przykładem, kochani pracownicy Nowej Nadziei. To jest niesamowite. Duch Święty dotknął waszego życia w taki sposób, że nie możecie przestać mówić. Normalnie wczoraj o 12 chcę iść spać, a wy nie potraficie przestać mówić. I pod drzwiami normalnie nie potrafimy przestać mówić o Bożej miłości, o Bogu. Wiecie, czasami dla naszych znajomych zaczynamy być monotonni. Niektórzy z naszych przyjaciół mówią: chłopie, przestań już, ty ciągle w kółko o tym samym. A ty mówisz: przestanę, jak ty to w końcu uwierzysz. Pójdę sobie dalej. Pewnie, że pójdę dalej. Chcesz się mnie pozbyć? To uwierz w Pana Jezusa, to się mnie pozbędziesz i pójdę dalej wtedy. To jest dobre. Zaczyna Boża moc wypełniać się w naszym życiu i już nie tylko o cudach słyszymy z książek. Już nie tylko o wielkiej Bożej miłości czytamy tylko w Słowie Bożym, ale zaczynamy doświadczać ją i sami zaczynamy być błogosławieństwem dla innych. To jest Duch Święty. Cały czas jesteśmy nieograniczoną tą ograniczoną szklanką, cały czas jesteśmy ograniczonym naczyniem, a jednak ze względu na to, że wylewa się z nas, zaczynamy być błogosławieństwem dla innych. Ale to my jesteśmy błogosławieństwem, czy Bóg jest błogosławieństwem dla innych? Ja już sam nie wiem, kto tu jest błogosławieństwem dla kogo. Wiem, że ja, grzeszny Bartek, ograniczony Bartek, mogę dzisiaj głosić Ewangelię do ponad setki ludzi, marzenia się spełniają. Kiedyś widziałem tylko na obrazku. Kiedyś widziałem, jak ojciec to robi. Kiedyś słyszałem tylko i czytałem w książkach, jak byłem w szkole teologicznej, że gdzieś tam są jakieś przebudzenia, że gdzieś tam setki ludzi się nawracają, że gdzieś tam coś się dzieje. A dzisiaj za sprawą Ducha Świętego mogę tego doświadczać. To już nie jest tylko wiedza. Zaczynamy praktykować, zaczynamy chodzić w tym wszystkim. To jest niesamowite. Któż z nas nie chciałby tego? No niestety są tacy, co nie chcą. No dobra, okej, niech ma być. Dobra, postaram się bardziej teraz was zachęcić. Gdy patrzę na Piotra, widzę tak: płomienna mowa w dniu zesłania Ducha Świętego. To jest inny Piotr, to jest inny gościu. Uzdrowienie chromego, srebra i złota nie mamy, ale co mamy, to ci dajemy. Dawaj gościu, chodź, przestań tu narzekać i biadolić nas, idziemy. Szok, ludzie patrzyli na to i mówią: szok. Patrzą i nie wierzą. Kiedy przyjeżdżali ludzie do ośrodka, do Janowic Wielkich, bardzo często niektórym z nich robiono zdjęcia. Na ulotce teraz w tej chwili jest takie zdjęcie człowieka, który z Funduszu Nadziei został wyrwany z ulicy. Kiedy przyjechał do mojego zboru, do Wrocławia, aby złożyć świadectwo, nikt nie rozpoznał, że ten gościu jest twarzą tej ulotki. Zmienił się nie do poznania. No, moglibyśmy powiedzieć: widzicie, jak myśmy go zmienili? Mogliśmy tylko wskazać na Boga Wszechmogącego, który dokonał dzieła zmiany. Kościele, czasami mi się wydaje, to taka dygresja dla Kościoła, czasami mi się wydaje, że my chcemy oskubać rybę, której jeszcze nie złowiliśmy. Ludzie wchodzą do nas na nabożeństwa, do zboru,
a my patrzymy na nich i już mówimy tak, tu musisz przefarbować, tu musisz ściągnąć, tu musisz przedłużyć kieckę, tu musisz buty zmienić i tak dalej. Skurujemy rybę, której jeszcze nie złowiliśmy normalnie. Jeszcze jej nie mamy, ale próbujemy ją już, wiecie. Najpierw trzeba kościele złowić. Najpierw trzeba złowić. Złowiona podda się wszystkiemu. Najpierw my jesteśmy nie od tego, aby skurować, ale jesteśmy od tego, aby łowić. Aby łowić. A my już byśmy chcieli przeskoczyć. Wiecie, dlaczego chcemy przeskoczyć? Bo brak nam miłości Ducha Świętego. Brak nam tej wrażliwości Ducha Świętego. Brak nam tego, abyśmy patrzyli na ludzi tak, jak Bóg na nich patrzy. Wiecie, pastorzy mają takie skrzywienie czasami. Powiem wam o tym skrzywieniu. Ono jest bardzo trudne. Doświadczam tego wiele razy. Przechadzając się po swoim kościele, przechadzając się po swoim mieście, przechadzając się ulicami budynków, nie znając ludzi, patrzę na nich i widzę liderów, widzę pastorów, widzę misjonarzy, widzę ludzi, którzy zdobywają, chociaż oni sami wyglądają zupełnie inaczej. Ale ja to widzę, bo Bóg pozwolił mi popatrzeć na nich tak, jak On na nich patrzy i tak, jak On ich widzi. I czasami zastanawiam się, co powoduje mną, że podchodzę podczas nabożeństwa albo po nabożeństwie do kogoś i mówię, słuchaj, ty, a nie chciałbyś, bo potrzebujemy pomocy, wiesz? Trzeba wyświetlać te pieśni, słuchaj. No potrzebujemy pomocy, co ty na to? I ten człowiek patrzy na mnie i mówi, ale ja? A skąd pastor wiedział, że ja? Dlatego, że ja już widzę tego człowieka, jak przyjmuje jakiś zbór, jak jest liderem nad grupą, chociaż on dopiero od dwóch dni funkcjonuje normalnie, na przykład. A dlatego, że Bóg daje to wejrzenie. Ostatnio po moim zborze przeszedłem się z taką małą premedytacją. Wiecie, nie panowałem nad tym. Siedzę, uwielbiam Boga, tak, ręce podniesione i nagle uwielbienie, ludzie patrzą na mnie, a ja się przyglądam. Stanąłem z tyłu, stanąłem w tyle i siedzę i się przyglądam i widzę pewnego młodego człowieka, Dawida. O, dobre imię, Dawid. Dawid pokonał Goliata. I widzę, jak chłopak organizuje różne rzeczy. Jak facet mam wpływ na innych facetów. Mówię, wow, nie wiem, co to będzie, nie wiem, jak będzie, ale ja wiem, że ja muszę coś zrobić. I podchodzę i mówię, cześć, co u ciebie? Ale żeśmy się dawno nie widzieli, on tak patrzy na mnie. Mówi, słuchaj, potrzebuję twojej pomocy, trzeba za sprzęt, weź. Mam tu Mateusza, Mateusz jest szefem głównym. Wie, że on potrzebuje cię w swoim zespole. Pewnie, zrobię to. Będę chciał. Idę. Yeah. Dopiero krok. Ja wiem, że on jeszcze patrzy na siebie zupełnie w inny sposób. Że być może jeszcze nie raz nawali. Ale Bóg pozwolił popatrzeć zupełnie w inny sposób. Kochani, wiecie, dlaczego wy dobrze się tak tutaj czujecie w Ustroniu? Dlatego, że każdy z tych pracowników, który tu jest, patrzy na was nie tak, jak wy wyglądacie naprawdę, ale patrzy na was tak, jak Bóg na was patrzy. I traktuje was tak, jak Bóg was traktuje. To nie ma znaczenia, czy masz taki ubiór, czy inny ubiór. To nie ma znaczenia, czy jesteś wczorajszy, dzisiejszy, czy jutrzejszy. Dlatego, że wszyscy pracownicy Nowej Nadziei patrzą na ciebie, tak jak Pan Bóg na ciebie patrzy. On umiłował świat. On powiedział, już nigdy was samych nie zostawię i dał nam Ducha Świętego. Jest niesamowite. Czy my jesteśmy gotowi tak popatrzeć na nasze kościoły? Czasami mi się wydaje, że mi łatwiej jest w Ustroniu na was tak popatrzeć niż u siebie we Wrocławiu na tych ludzi. Czasami tak jest. No, wiecie, o co chodzi. Niektórzy z was wiedzą, o co chodzi. Popatrzmy na Piotra, który płomienną mowę wygłasza przed Radą Najwyższą, chociaż na jego życiu grozi śmierć. Niesamowity. Prosty rybak staje naprzeciwko Sanhedrynu i wali do nich grubo. A oni po prostu patrzą na niego i mówią, no nie wiemy, jak mu odpowiedzieć. Gościu wszystkie argumenty nam z rąk wytrącił.
Duch Święty w miejsce Pana Jezusa Chrystusa przez Piotra czynił dokładnie to samo, co Pan Jezus czynił, gdy się z nimi spotykał. Zamykał im usta. Zamykał im usta. Ananiasz i Safira chcieli oszukać Boga. Wiecie, z finansami to jest tak. Nie chcesz dawać, to nie dawaj, ale nie oszukuj, że dajesz, jak nie dajesz. Nie chcesz dawać, nie dawaj, nikt cię za to nie zastrzeli, nikt ci nic nie zrobi, dalej będziemy się do ciebie uśmiechać, fajnie, że jesteś. Nie chcesz dawać, nie dawaj. Ale nie oszukuj, że dajesz, jeśli tego nie robisz. Z jednej strony mamy takie koszyki do zbierania pieniędzy, takie wiecie, worki, żeby nikt nie widział, czy tam coś się wrzuca. Tylko że jak widzę, jak niektórzy tą rękę tam wciągają do środka, to się zastanawiam, czy oni czasami więcej nie biorą, niż wrzucają. Naprawdę. I jeszcze najlepiej robią to w taki sposób. Czekaj, bo sąsiadka nie widziała. Tam tak miętolą, mówię, ja cię kręcę, jak w tej małej piątce tam się stuwa może zmieścić. No niemożliwe. Ale taka normalnie, tak, aż normalnie, aż kostki zbielała. Tylko, że nikt nie zobaczył. U innych to jest taca. I wszystko widać. Więc pierwszych trzech ma najgorzej, bo jak nie rzucą papierowego, to będzie słychać, że miedziaki wrzucałem. Ale jak już trochę papierowych jest, to już można wrzucać miedziaki. To już nie słychać, że tam coś się tam. Trzech pierwszych ma naprawdę najgorzej. Nie chcesz dawać, nie dawaj. Ale jeśli dajesz, czyń to z wolnego serca. Niech ci Pan Bóg błogosławi. Najgorzej jest, kiedy udajesz, że dajesz, a tak naprawdę nic nie wnosisz. Działanie Ducha Świętego w Ananiaszu i Safirze niestety w negatywny sposób się odbiło na nich. Niestety, ale jest to nauka pewna. Piotr ponownie przed jadą, Piotr i Jan w Samarii, który nakładał ręce na innych i inni otrzymywali Ducha Świętego. Piotr, który uzdrawia Eneasza, wskrzeszenie Tabity, pamiętamy o tym. Piotr i Korneliusz. Poganie otrzymują Ducha Świętego, wtrącenie później Piotra do więzienia i cudowne ocalenie go, anioł go wyprowadził. Chociaż czterech żołnierzy spało przy nim. No to jest niesamowite. Wyobraźcie sobie, jaki on musiał być ważny dla imperium. Że kazano czterech Bogu Ducha winnym ludziom spać razem z nim w więzieniu. No komfortowe warunki to oni tam nie mieli. A i tak anioł wyprowadził go stamtąd. Sobór w Jerozolimie i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy być prowadzonym przez Ducha Świętego? To znaczy prowadzić życie pełne ekscytacji i pasji dla Królestwa Bożego i ludzi tak, by mogli przez nas doświadczyć kogo? Żywego, wszechmogącego, ponadnaturalnego Boga w Jezusie Zbawcy. Tak żyć dla Królestwa Bożego, aby ludzie przez nas mogli poznać niesamowitego, cudownego, wielkiego Jezusa Chrystusa. Powiem wam szczerze, spotkałem takich ewangelistów, którzy gdy zaczęli mówić i się prezentować, to mówię, chłopie, mów do woli, ale ja takiego życia jak ty to nie chcę. Staje taki ewangelista przed nami, jeszcze dobrze nic nie powiedział o Jezusie, a już się tłumaczy, dlaczego jest tak źle. I już nas przeprasza za to, że jest zły, za to, że jest źle, za to, że nie mógł, za to, że nie wiedział. I sobie mówię, gościu, przestań. Przestań. Jezus tego nie czynił. Chociaż nic nie miał, nigdy nie nazwał siebie biedakiem. Chociaż jego nogi codziennie były obolałe od chodzenia tych kilometrów, to jednak nigdy nie narzekał na stan swojego zdrowia. Chociaż był tym, kim był, nigdy z jego słów nie wyszło słowo narzekania. Czasami widzimy takich ewangelistów. I ja wierzę wtedy, że Duch Święty po prostu mówi do nich. Do nich. Przyjmijcie wy to osobiście. Ale lubię tą Ewangelię, gdy nasza siostra pomimo swojego stanu zdrowia bierze to wiosło i wiosłuje, słuchajcie, aż do brzegu nie dobije. Ha, ha, jest po prostu. I heja! I Rolling Stones. Lubię to, gdy nasz brat
który właśnie jest po bardzo smutnej sytuacji, bo odprowadził tak, no, do wieczności, wiemy, ale pożegnał przyjaciela, z którym razem grał, staje i mówi: słuchajcie, a chciałem wam zagrać jedną piosenkę taką, którą on zaśpiewał. I dalej wiosłuje, słuchaj, jak już dwa wiosła są, to już naprawdę jest szansa, że do brzegu dopłyniemy. Lubię taką Ewangelię. Lubię taką Ewangelię, gdzie ludzie nie rozczulają się nad sobą, po prostu głoszą Jezusa Chrystusa. Czasami gdzieś tam ktoś jęknie, ale idziemy do przodu. Lubię taką Ewangelię i lubię tą moc Ducha Świętego, która powoduje, że pomimo słabości, które przechodzimy każdy z nas, Ewangelia dalej jest głoszona. Dalej jest głoszona. Smith Wigglesworth, jeden z większych bożych mężów przebudzeniowych, chociaż widział cuda potężne w życiu innych ludzi, sam był chory. Nigdy nie narzekał na swoją chorobę. Nigdy nie rozczulał się nad sobą, po prostu zwiastował Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Niesamowite! Jezus na krzyżu, którego ciało niepodobne było do ludzkiego, ostatnim swoim tchnieniem zbawił jednego z łotrów na krzyżu. Niesamowite! Niesamowite! Duch Święty jest tutaj między nami. Prowadź życie pełne ekscytacji i pasji dla Królestwa Bożego. Tak, by inni mogli przez Ciebie doświadczyć żywego, ponadnaturalnego, wszechmogącego Boga w Jezusie Zbawcy. Uczyń to, a zobaczysz, że Twoje życie przemieni się w niesamowity sposób. Żeby mówić o prowadzeniu w Duchu Świętym, najpierw trzeba być napełnionym, inaczej ochrzczonym w Duchu Świętym, inaczej posiadającym Ducha Świętego. Żeby posiadać Ducha Świętego, najpierw trzeba pojednać się z Bogiem. Nie można, dobra, ja w Ducha Świętego wierzę, ale niech Bóg ode mnie odejdzie. Stary, nie ma takiej możliwości, żeby coś takiego w ogóle istniało w przyrodzie. Nie ma szans. Albo jesteś z Bogiem pojednanym i wtedy Duch Święty ci pomaga, albo nie jesteś z Bogiem pojednanym i wtedy licz na pomoc kumpli. Wiesz, jak się kończy pomoc kumpli. Nie muszę ciebie przekonywać o tym. Jeżeli pragniesz tej pomocy Ducha Świętego, pojednaj się z Bogiem. A następnie tej samej modlitwy, w tym samym momencie, w tej samej chwili, nie musisz czekać roku, zanim będziesz przygotowany odpowiednio do tego, aby spotkać się z Duchem Świętym. Ale jeśli jesteś pojednany z Bogiem, możesz wołać do Boga Wszechmogącego: daj mi Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Świętego. Po prostu tak o. W tym nie ma żadnej magii, w tym nie ma żadnej złożoności. To nie jest kostka Rubika, którą trzeba najpierw ułożyć, ale jest to proste zadanie dla nas, tylko czym my to czynimy? To jest pytanie dla mnie, czy ja to czynię? Czy ja jestem tym, który zabiega o Ducha Świętego? Czy ja rozumiem to, że On jest ze mną zawsze i wszędzie? Czy ja modlę się do Ducha Świętego? Czy ja z Nim rozmawiam, czy pytam się Go o zdanie? Czy podejmuję decyzji w oparciu o Jego Słowo? Czy o moje własne przekonanie? Niestety zdarza się, że o własne przekonanie. Ale już się poprawiłem, staram się, żeby było lepiej. Także jestem na dobrej drodze. I chciałbym, żebyśmy i my dzisiaj na tej dobrej drodze byli. Chciałbym, aby te osoby, które jeszcze nie pojednały się z Bogiem Wszechmogącym, uczyniły to teraz. A te, które błagają, proszą, aby już nigdy nie doznać samotności, aby ich życie się zmieniło, ale nie macie siły, nabierzcie tą siłę w Duchu Świętym, niech On będzie dla was tą siłą. Bo są takie sytuacje, szczególnie w uzależnieniu, szczególnie w tym, z czym się zmagamy każdego dnia, że sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Tylko Boża moc jest w stanie uruchomić nasze mózgownice do tego, aby zmieniły postępowanie. Tylko Boża moc jest w stanie uruchomić i zmienić nasze zranione serca. Tylko On jest w stanie je uleczyć. Tylko On jest w stanie być dla nas silną wolą, a nie my, bo my silnej woli nie mamy. Nie mamy. Tylko On daje nam chcenie i daje nam pragnienie i też daje nam wykonanie. Módlmy się do Pana. Boże, wiecie co, to ja wiem, że to zabrzmi dziwnie. Panie Boże, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. W niedzielę rano wstaję i wiem, że mam za chwilę dwa nabożeństwa, a później jeszcze po południu jakieś spotkanie i mówię: Boże, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce.
Ale wiecie, czasami to jest zabawne, ale czasami to jest prawdziwe. Mówię, Boże, nie, jestem słaby, nie chcę mi się, proszę Cię, daj mi siły. Wiecie, nie wiem, co się dzieje, ale schodzę na dół, wchodzę do auta, przychodzę do kościoła i jest ogień. Nie jestem w stanie zdefiniować, kiedy to się zmieniło. Po prostu wiem, że jest Bóg ze mną, że jest Duch Święty, po prostu wiem. I dlatego te słowa, które mówią, że Bóg często w słabościach się objawia, są prawdziwe. Są prawdziwe. Dlaczego w słabościach? Bo jakoś tak z nami, Polakami, jest, że my musimy doświadczyć słabości, żeby wołać do Boga. Nie wiem czemu, ale tak jakoś jest. Że w słabościach wołamy do Boga Wszechmogącego. Czytamy również o tym, że ci, którzy zostali ochrzczeni, zaczęli też żyć dla innych ludzi. Zaczęli żyć dla innych ludzi. Jeśli chcesz Ducha Świętego tylko i wyłącznie dla siebie, możesz się rozczarować. Chociaż On jest również dla ciebie. A jeśli nie masz zamiaru w żaden sposób dzielić się Bogiem z innymi. Ja nie mówię tu zaraz, że musisz stanąć pod Biedronką i krzyczeć głośno: Jezus, kocha Cię. Chociaż jeśli tak czujesz, zrób to. Wszyscy tak się śmieją, a jeszcze nikt tego nie zrobił. A może to działa? Kto wie? Kto wie? Są tacy, co wiedzą, że działa, nie? Są. Halleluja. Halleluja. Panie Jezu, proszę Cię teraz o to, abyś dotknął się nas. Byś błogosławił nas. Panie, prowadź nas teraz. Przemów do nas, Panie. A Duch Święty mówi, kłopoczesz się i troszczysz, kto zajmie miejsce pracowników. Dokąd dalej misja pójdzie. A nie wiesz, że to ja jestem tym, który troszczy się o to. To ja jestem tym, który zabiega i daje. To ja jestem tym, który da następne pokolenie. Tak mocno czuję wyraźnie, żeby powiedzieć Wam o tym, że ta praca będzie kontynuowana. Niezależnie od naszej woli. Że jest to Boże dzieło. Halleluja. Panie Boże, prowadź nas. Błogosław nas teraz. Potrzebujemy Ciebie, Boże.